Witam Państwa bardzo serdecznie. Wprawdzie wybory i referendum już minęły i ktoś może powiedzieć, po co o tym ciągle myśleć, żalić się, to nie o to chodzi. Jest jakiś jednak mimo wszystko niesmak, właśnie niesmak po wyborach i referendum, ponieważ zgłoszono i nadal są zgłaszane różnego rodzaju uwagi czy wręcz protesty, a sprawa jest zbyt poważna, żeby można było ją zlekceważyć. Odwołajmy się do głosu obywateli, bo w tym momencie mówimy o obywatelach biorących udział w głosowaniu, czy to referendalnym, czy też w wyborach do parlamentu. I otóż ci obywatele zwracają uwagę na kilka punktów, które trzeba potraktować bardzo poważnie, bo problem nie polega na tym, żeby jakimkolwiek sposobem wygrać wybory dzięki większości, tylko żeby te wybory były uczciwe. Bo w momencie, kiedy nie są uczciwe, nie są wyborami, tylko manipulacją. I to jest chyba najgorsze, jeśli nie możemy sobie nawzajem jako naród ufać, ponieważ po raz kolejny, patrząc na skalę tych protestów, uświadamiamy sobie, że chyba obowiązuje zasada Lenina, nieważne kto jak głosuje, ale kto liczy głosy. Posłuchajmy kilku wypowiedzi osób zatroskanych, osób, które kontaktowały się z mediami, a zwłaszcza z Radiem Maryja, żeby zwrócić uwagę na pewne nieprawidłowości. A więc tak, tylko słuchacze Radia Maryja zwracają uwagę, że masowa turystyka wyborcza, właśnie ta turystyka wyborcza, kto to wymyślił, pytamy. Przecież to nie jest pomysł jednego człowieka. Turystyka wyborcza i brak ciszy wyborczej po godzinie 21, kiedy właśnie miały być już zamknięte komisje, mogły wpłynąć na wynik wyborów. To nie są dwie lub trzy osoby. Dalej, jeden ze słuchaczy zwrócił uwagę, że zaświadczenia o prawie do głosowania w dowolnym miejscu mogły być kserowane na kopiarkach najnowszej generacji, a więc można było powiększyć liczbę tych kart do głosowania i to w skali niewyobrażalnej. Następnie tłumy młodzieży głosującej po godzinie 21 mogły głosować wielokrotnie i w ciągu dnia i po godzinie 21. Stąd właśnie może ta rekordowa frekwencja, która de facto być może nie była rekordowa. Czytamy dalej. Sąd Najwyższy ma stwierdzić ważność wyborów. Jednak prawdopodobnie sąd nie będzie sprawdzał, czy dany wyborca głosował tylko raz, czy wielokrotnie, a więc sąd jest jakby bezsilny. I kolejny punkt, zasadnicze zadanie i pytanie dla Sądu Najwyższego, to czy wykorzystując możliwość i możliwości informatyczne sprawdzono, czy dane numery PESEL pojawiają się w wykazach osób głosujących więcej niż raz. Bez tej wiedzy Sąd Najwyższy czyż może stwierdzić ważność wyborów? To tylko kilka pytań. To są pytania, ale jako obywatele musimy pytać, bo chcemy, żeby demokracja była prawdziwą demokracją, a nie będzie takiej demokracji, jeśli będzie manipulacją. Dlatego jako obywatele mamy prawo do tego, żeby zgłaszać swoje zarzuty w sposób taki, który pomoże nam odnaleźć prawdę o wynikach wyborów. Szczęść Boże.